Witam Was drodzy nestorzy, drodzy seniorzy, witam Was ja, witam Was Lucja, no i oczywiście Justyna. Dziś chcemy Wam zaprezentować taką zabawę ruchową, zabawę na koordynację, czyli tutaj mamy kartki, do tego nam będą potrzebne właśnie dwa rodzaje kartek z kolorami. Będzie to też kwestia taka naśladownictwa w różnych pozycjach. Można to robić na siedząco, pokażemy Wam też na stojąco. Troszeczkę też utrudnimy, jak najbardziej. Więc zapraszam do zabawy. Ja na początek będę pokazywał pewne ruchy, Justyna będzie próbować to naśladować. Mamy też przygotować się z nami. Oczywiście. Mamy tu też kwestię edukacyjną, z tego względu, że przypominamy sobie kolory. No i co? No to było zabawne, tak? Przy okazji Lucja też uczy się kolorów. Ok, to na początek. Czyli ja się nie zgłodziłam. Mam swoją kartę. Hop. Szybciej, hop. Hop. Ok. Teraz to samo, tylko Justyna. A ja naśladuję. Jak widzicie, nie jest takie łatwe. Skucha. Jak widzicie, nie jest to takie łatwe. Czyli pierwszą rundę wygrała na pewno Justyna. Pierwszą rundę. A teraz spróbujemy to samo zrobić na stojąco. I nie będzie to łatwe. Że niby. Okej. Okay. Kartki trochę się kleją, więc ja proponuję właśnie w skarpetkach. Ok. A teraz, żeby utrudnić, pozmieniamy kolory. Nie ma tak, żeby było łatwo. Hop. Nie ma, żeby było łatwo i jeszcze raz spróbujemy. I teraz. Tak jest. O, okay. Lucja ma więcej kolorów. Powiem Wam szczerze, że... Może być więcej kolorów, oczywiście jak najbardziej. Przygotowaliśmy kilka tych kolorów. Powiem szczerze, że jest fajna zabawa. Możemy sobie nawet zrobić taką małą tabelkę, wyrysować, kto ile ma skuch przede wszystkim. To naprawdę rozwija myślenie, zwłaszcza wtedy, kiedy pozamieniamy te kolory, to musimy się naprawdę nieźle nagłowić, gdzie co jest. Tak jak mówiłem, możemy stanąć i ewentualnie mówię, no możemy to zrobić sobie przy stole, możemy zrobić sobie to na ziemi, na stojąco, więc zabawa jest dosyć przednia, szczerze mówiąc. Kolejną zabawą, którą chcę Wam pokazać, jest to trochę takie bolesne, ale fajna zabawa na refleks. Jest to gra w łapki. Jedna osoba podkłada łapki, druga osoba trzyma, spokojnie, trzyma 15 cm, 15 cm do 10. Ja mam za zadanie uderzyć w łapki, a ona... Klepnąć lekko. No tak, leciutko klepnąć, tak właśnie, klepnąć. Ok? I do dwóch razy robimy wtedy zmianę. Dwa razy.
Okej. Teraz zmianę. Raz. Dwa razy. Okej. Jak najbardziej jest to zabawa na refleks, oczywiście wszystko. Możemy sobie punktację też oczywiście jak najbardziej sami ustalać. Dzieci też możemy to robić. Tata będzie. Super. Jest to fajna zabawa, powiem szczerze, i bardzo, bardzo pomaga w wypracowaniu sobie refleksu. Fajna zabawa na długie wieczory. I oczywiście możemy zmieniać na krzyż, tak? Możemy zmieniać też na krzyż, cokolwiek, pojedynczo, prawa ręka, lewa ręka. Także zabawy może być naprawdę bardzo, bardzo dużo.